Dzień dobry, z tej strony Maciek z firmy Mavcar, a przed Państwem legendarne Audi A4 B6 tutaj w bardzo ciekawym silniku, jednym z mocniejszych V6. Mamy tutaj 3 litry, 220 koni w ulubionym napędzie, oczywiście quattro, no bo wiadomo, takie auto z przednim napędem troszeczkę się ślizga, więc quattro bardzo pożądane jest przy tych autach i w bardzo oczywiście lubianej skrzyni Tiptronic. Skrzynia pancerna. Większość osób szuka tej skrzyni do jakichkolwiek pojazdów marki Audi. No, trzeba też je lubić, bo jest troszeczkę wolniejsze od DSG, ale naprawdę jest wdzięczna w obsłudze. Nawet Audi A6 C7 najmocniejszym dieslu ma właśnie tego Tiptronica. Ogólnie co do auta. Auto bardzo ładnie wygląda. Jest to 2001 rocznik, czyli ma 21 lat. I prezentuje się naprawdę przyjemnie według mnie, lepiej niż czasami niektóre auta pięcioletnie. Może plusem dlatego to jest to, że ma bardzo niski przebieg. Auto ma 178 tysięcy. Na potwierdzenie tego przebiegu mam tam chyba 3-4 tiwy do koła, do tyłu lat. Więc myślę, że przebieg w aucie jest oryginalny, co widać ogólnie po zużyciu tego pojazdu. Na zewnątrz wyposażenie mamy 16 aru felgi. Jak widać, pomalowane w kolor nadwozia. Fajnie wygląda, to jest teraz taka moda. Ludzie to po prostu lubią, żeby tak to było troszeczkę niestandardowo jak srebrny. Mamy ksenon, mamy jeszcze składane lusterka, szyber dach i przeciwdzielne teraz widzę jeszcze i czujniki parkowania. Chyba z zewnętrznych cech to by było wszystko. Powiem Wam, że jeszcze auto ma 4 bardzo ładne tarcze. Myślę, że na zbliżeniu, jak teraz podejdę sobie do koła, będzie to widać. Jeszcze się do przykład nie dotarły, ale przód, tył w bardzo dobrym stanie. Na tłumnikach nie widać śladu oleju. I jeszcze mogę Wam dopowiedzieć, że tutaj w Polsce wymieniliśmy rozrząd, więc przyszły właściciel nie będzie musiał tego robić, a koszty wymiany rozrządu nie są takie niskie. Myślę, że jak naprawdę ktoś szuka takiego auta, to auto jest naprawdę w ładnym stanie, nie jest umęczone. Zmierzyłem też się miernikiem lakieru. Wszędzie jest dobrze. Jeden błotnik tylny ma podwójną warstwę lakieru. Gdzieś tam ewidentnie było być wgniecione, bo w pewnych miejscach po prostu jest więcej. Cóż, resztę Wam opowiem wewnątrz. Na razie na tyle. Dobrze, to lecimy z książką serwisową. Tu macie takie potwierdzenie serwisu z Audi. On jest z 2011, z lutego ten serwis. I ma 97 tysięcy kilometrów wtedy miała, czyli miała 10 lat i zrobione no, praktycznie 10 tysięcy rocznie. Tutaj mamy jeszcze TIF z tego też oto roku, tylko to już jest później. To był październik, miała 104. Tu już jest ostatni TIF, który miała robione niecałe 2 lata temu, zaraz będzie 2 lata, przy 165 w 2020 w listopadzie. No nie mam do tego auta książki serwisowej, ale myślę, jeżeli po prostu pobrałoby się z internetu jakąś płatną obsługę z Audi, myślę, że parę wpisów by tam wyszło, bo auto jest naprawdę przyjemnie utrzymane. Dobrze, zaczniemy sobie od lewej strony, spójrzcie sobie na boczek, boczek jest ładny i tu macie taką fajną rzecz, poprzedni właściciel zrobił te boczki, te listewki, bo to ogólnie są takie listewki w takim jakby materiale, nie wiem, czy nazywa się flokowanie, czy coś takiego, ale prezentuje się to bardzo ładnie. Spójrzcie zwłaszcza tutaj, gdzie ten napis jest quattro, wygląda to naprawdę bardzo ładnie według mnie. Mamy te listewki poprowadzone przez cały samochód, wygląda to dość przyjemnie. Tutaj przyciski wyglądają ładnie, wszystko tutaj mamy zmianę, lusterek oraz też także jest składane. Tutaj sobie klikamy, ładnie nam się oby dwa złożyły, rozkładamy i pokazuję Wam auto dalej. Tutaj włącznik od świateł, no i tutaj mamy kierownica. Kierownica naprawdę niezła. Zero zużycia praktycznie, ładnie utrzymana. Tutaj te przyciski też niezużyte. Wiele osób myśli, że to są na początku, ktoś to nie ma do czynienia z takim Audi, że są to przyciski od podgłaszania radyjka. Ale nie, tutaj są przyciski od zmiany biegów przy kierownicy. Gdy mamy tryb sport, możemy sobie tutaj regulować, jaki mamy bieg. Cóż jeszcze? Na środku mamy kolorowy ekran. Możemy sobie przełączyć. Jeszcze ktoś zostawił pół baku paliwa. I ogólne takie informacje. Cóż jeszcze? No wrzucimy D.
czasami nam, a, bo to po odpalaniu zaraz wrzucicie, po prostu pokazuje się tutaj, że system jest ok, że nie ma żadnych błędów, że wszystkie zerówki są ok, nic się nie spaliło. Dalej przechodzimy na środek. Środek, jak to w tych Audi, tych z pierwszych lat produkcji, bardzo to się wycierało. Tutaj jest nieźle, naprawdę, jak na ten rok, tutaj praktycznie wszystko jest czytelne, potrafią te przyciski być totalnie białe. Tak, tak na przykład jak ten tutaj. Ale myślę, że radio nie będzie dla większości klientów problemem, bo dużo osób po prostu kupi radio sobie z MP3 USB-kiem i wymieni. Tutaj mamy radio Bose. Bardzo fajny bas. Tutaj potwierdzenie. Nie wiem, czy zobaczycie, tak. Bardzo ładnie to radio gra, CD działa. Więc ta sprawa mamy zamkniętą. Też może to jakiś jest rarytas, bo tutaj mamy telefon. Ten telefon od czasu do czasu ma ochotę sobie zadziałać. I czasami jak się auto dłużej troszeczkę pochodzi, to się nagrzenie, słyszycie, że tu pika, to po prostu pokazuje tu jakieś tam informacje. Można może kartę podłączyć i będzie można sobie tutaj z niego dzwonić. Dalej, schowek nie jest urwany, bo to jest też często w tych Audi, to jest taki typowy problem. Tutaj schowek działa dobrze, nie ma z tym problemu. Cóż jeszcze? Tu jest obsługa tego telefonu. Tutaj sobie zmieniać jakieś tam pierdoły, to się pokazuje wszystko na wyświetlaczu, ale to, tak jak wam mówiłem, telefon sobie żyje własnym życiem w tym aucie, więc od czasu do czasu to zadziała, czasami nie. Dobrze, cóż dalej? No tutaj też fajnie jest to, że tak powiem, no nazwę to wyflokowanie, mam nadzieję, że się nie myli, tutaj mnie nie skarci. Tutaj mamy popielniczkę, wyflokowany też tutaj wokół lewarka zmiany biegów, lewarek stalowy, jak zawsze w tych autach. Cóż, podgrzewane fotele, klima działa, też fajna sprawa, bo często w tych starszych autkach zdarza się, że trzeba jest, tak powiem, do nabicia przez większość handlarzy, jak to się mówi. Podświetlenie zegarów również, no i na środku mamy podłokietnik, też sprawny, to nie jest zepsute, bo to wymieniłem, powiem wam szczerze, to w każdym jest praktycznie urwany ten plastik, ale on tak jest tak tani, że kosztuje tylko dyszkę, więc warto sobie w niego zainwestować. No i cóż, szyberdach. Zobaczymy, czy sprawny. Pamiętam, to był sprawny, ale sprawny. Wszystko w aucie działa. Fotel sobie spójrzcie, pasażera. Jest ładny, sportowy. Lubię te fotele, bardzo wygodnie się na nich jeździ. I co jeszcze? Ewentualnie boczek mojego fotela, jakieś minimalne zużycie. Dół jest ładny. I chyba to by było na tyle. Jeżeli interesuje was to auto, zapraszam was do polubienia mojej strony mafkarautomoto.pl lub też zajrzenia na Instagrama mafkarauta i też zostawienia jakiejś sobie subskrypcji na kanale na YouTubie, bo zawsze może znajdziecie coś ciekawego dla siebie w późniejszym czasie, a znajdziecie na przykład film z proponowanych, a może jakieś autko, na przykład, którego szukacie, będzie za tydzień, dwa lub pół roku. I pamiętajcie, auto u mnie możecie kupić zawsze opłacone i z gwarancją do roku czasu. Jeżeli nie macie jak auto dostarczyć, mogę go wam w rozsądnych pieniądzach to wyjść na lawecie. Pozdrawiam, hej!